Witam Was w programie, gdzie będę recenzował gry. Dziś zrecenzujemy sobie, według mnie, najlepszy multiplayer do GTA San Andreas. A oto przed Wami San Andreas Multiplayer. Zacznijmy od tego, jak działają serwery. Więc wystarczy wejść w launcher oraz kliknąć w zakładkę Internet. Gdy jesteśmy na internecie, to szukamy interesujących nas serwerów. A jeżeli chcemy znaleźć jakiś polski serwer, to w frazie language wpisujemy PL. I tu mamy wszystkie polskie serwery. Ja polecam wejść na polski Ibiza serwer. Ale pamiętaj, pod żadnym pozorem nie graj na serwerach w zakładce hosted. Ponieważ tam to w ogóle nie można się połączyć z prawie każdym serwerem. Przejdźmy do samych plusów i minusów. Pierwszym plusem jest na pewno to, że jak wiecie, to możemy ściągać niestandardowe pojazdy do podstawki, ale działają one także w sampie. Jednak jest pewien haczyk. Gdy ściągniemy za dużo pojazdów, to nasza gra może klatkować oraz po prostu się straszować. Kolejnym plusem jest tak zwana wolność gry. Na bardzo wielu serwerach, free play oraz full decimetry, możemy robić, co nam się podoba. Przedostatnim plusem jest to, że możemy dodawać nasze ulubione muzyki do gry, czyli tak jak w podstawce. No i ostatnim plusem jest dobra optymalizacja. Chodzi mi o to, że sam wchodzi mi w większej ilości FPS niż podstawka. Jednak tak jak mówiłem, gra może klatkować po zainstalowaniu dużej ilości pojazdów. Teraz czas na minusy. Dla wielu graczy minusem jest przeglądarka serwerów, która działa w taki sposób, że wybieramy serwer, zanim wejdziemy do gry. Jednak dla mnie jest ona spoko, no ale ze względu na to musiałem dać ją jako minus. Kolejnym minusem jest to, że na wielu serwerach roleplay musimy pobierać paczki skinów lub inne tego typu przez przeglądarkę internetową. A nie na przykład, że wszystko pobiera się przez launcher. Przed ostatnim minusem jest brak serwerów z czatem głosowym. Otóż czat głosowy przydałby się bardziej na serwerach typu roleplay niż taki czat tekstowy. Ostatnim minusem są nierozumni lub niekooperujący gracze, lecz nie tylko na serwerach roleplay, lecz także na freeplay lub full decimetry. Chodzi mi o to, że każdy gracz na serwerach full decimetry od razu zabija, ale na freeplay to ignorują wszystkich, a nawet zasady serwera. Czas na podsumowanie. Na pewno jest tutaj dużo serwerów, lecz mało polskich. To jest także dobry multiplayer dla ludzi, którzy skończyli całą fabułę w podstawce. Dobra rzecz na wolne popołudnia z przyjaciółmi lub kolegami. Daję ocenę 8/10.